Znów piękny borowik. A deszcz pada, tak padał, tak pada. Czyli coś pięknego. Coś pięknego. Sztuka i tu obok maluszek. A deszcz jak padał, tak pada. I mamy dwa piękne borowiki. Które przytulimy. Grzyby prawdopodobnie dzisiaj wydam. Część może pójdzie, bo ktoś chciał kupić, więc sprawdzę tylko, czy zdrowy. Góra zdrowa. Obczyścimy maluszka. I widzicie, wypadają z ręki, bo deszcz pada, wszystko mokre, śliskie. I mamy zdrowego, czyli dwie sztuki. Nożyk wkładam i śmigamy dalej. Pod spodem maluszki, tak widzieliście na filmie, a u góry te większe. Więc już nie będę zmieniał lasu, tak aby długo nie chodzić po lesie, nie narobić kilometrów. Więc będę chodził po tym lesie, tak aby napełnić koszyk i wracamy niedługo do domu. Ale to jeszcze długa droga przed nami, aby napełnić cały koszyk. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy dalej, co i jak w tym lesie. Ale borowika już widzę. Widzę już borowika tam bardzo daleko. Tam bardzo daleko, ale zanim do niego dojdę, zwracam uwagę, czy nie rosną po drodze jakieś osobniki. Widzicie, z daleka go dostrzegłem, tego leśnego przyjaciela. Więc chodź tu, frudopyzy, i śmigamy dalej, ale bez lokatora, proszę. I śmigamy dalej, żuczek, tu ślimaczek. I tak mówię, gdzie ślimak zagości, tam grzyby są. Ślimak na robaczywym grzybie nie siądzie, więc pije ślimak, to grzyb jest zdrowy. Widzę kolejnego w oddali. Więc się tam przeniesiemy troszkę. Tutaj nie. Tutaj nie. Za to tutaj jest borowik. Tylko sprawdzimy, jak mniej więcej wygląda. Zdrowy. Zabieramy. Zobaczymy, czy coś obok niego nie rośnie. Na drodze. Nie inaczej. Na drodze. Nie na drodze, to przy drodze. Przy drodze lub na drodze, pyzuś. Taki ładny, ale tu widzę drugiego podnosząc się. Widzę drugiego. Czyli dwa. Jak nie na drodze, to przy drodze. I trzeci. I trzeci. Nie inaczej. I trzeci. Więc mamy trzy borowiki. Coraz bardziej mi się ten nowy las podoba. Coraz bardziej, bo nie jest bardzo zarośnięty. Fajnie się chodzi. I na dodatek rosną brawuski. Teraz ceglaczek, czyli
borowik, ceglastopory. Nie inaczej w tym nowym lesie. I jest drugi ceglaczek. Lubią rosnąć parami, więc mamy kolejnego ceglaczka, czyli dwa ładne ceglaczki z tego lasu. Nie inaczej. Zobaczcie, jaki piękny ceglaczek, śliczny, nie inaczej, ceglaczek. Więc ogarniemy go, wykręcimy i mamy znów pięknego ceglastoporego borowika, którego weźmiemy do koszyka. Do koszyczka. Ceglaczka. Tu mamy podgrzybka, którego przytulę. Tu mamy kozaczek, którego zostawię. Tu też jest kozak, którego zostawię. Czyli kozaczki mnie dzisiaj nie interesują. Jeszcze na dodatek te białe. Tam jest kolejny kozak. Szukamy borowików. Tymi maluszkami, co biorę pod grzybki, to pozatykam dziury. Więc nabijemy ceglaczka i zobaczymy, czy tu nic nie ma, bo tu jest ładnie. Tu jest, na drodze rosną, przy drodze rosną, więc pójdziemy trochę z boczku, zobaczymy, czy tu nic nie rośnie. Oj, 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 widzę. Nie myliłem się, czułem pismo, jak to się mówi, nosem i mamy pięknego borowika, który lekko zakorzeniony rośnie koło takiego drzewa spróchniałego, ale borowik piękny, grubasek, nie inaczej. Tu kolejny kozak, którego zostawię. Mówię, kozaków nie zbieram. Borowiki. Tu kozak, którego zostawię. Interesują nas tylko borowiki. Nie inaczej. Albo na drodze, albo przy drodze. Więc kozakom podziękujemy dzisiaj. A zbieramy borowiki, które wydamy lub sprzedamy, nie inaczej. Mamy dwa piękne borowiki. Tu mamy kolejnego. Tu dwa. To nie. I tu. To nie, to mamy w końcu 5. 5 borowików. 5 ładnych borowików. Tu jest jeszcze maluszek, ale tego zostawię. Weźmiemy tylko tą piąteczkę. Dobrze, widzę,
borowika. Jeden. Jak na razie jeden. No ale stary, stary. Więc nie widziałem. Jakbym wiedział, to mnie zrywał. Zobaczcie, cały mokry. Zdrowy jest, ale zobaczcie, jaki sok. Więc wybaczcie, że go zostawię. Żeby nie było znów w komentarzach, po co zrywasz, jak nie bierzesz. Po to, żeby go sprawdzić. Ale jest bardzo mokry. Zdrowy, bardzo mokry, jak widzicie. Więc zostawię go. Niech sobie żuczki, ślimaczki go wszamią. Widzę chyba drugiego. Zobaczymy, co i jak. Ręce umyję. I tu jest borowik, który się powalił, przewrócił. I ten jest zdrowy. Więc go zabiorę do suszenia. Dobrze. Idziemy dalej. I tak to mniej więcej już wygląda. Pół kosza ponad, idziemy dalej. Ale co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Tam jest borowik. Tam jest borowik na bank. A tutaj staruszek. Temu staruszkowi damy spokój. Ale tego przygarnę. Przygarnę. Przynajmniej samą czapeczkę. Przynajmniej samą czapeczkę. Samą czapeczkę. Idziemy dalej. I coś tu widzę jeszcze. Co to jest? Nie. To nie jest borowik. To nie jest borowik. Co mamy, drodzy Państwo, nasze wodne grzybki, czyli kozaczki czerwone, które sobie pływają. Niech sobie pływają, wymyją się i skoczą do mojego koszyka. Pada, pada, leje, a my wytrwale chodzimy i zbieramy prawuski, które rosną w moim nowym miejscu, czyli w miejscu, w którym pierwszy raz chodzę i mi się podoba, nie inaczej. Sprawdzimy. Zdrowy. Mamy sztukę i widzę kolejną. Kolejną. Trzy. Nawet trzy widzę. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Tam jest. Zaczniemy od maluszka, którego z daleka sobie upatrzyłem. Zaczniemy od małego. Zaczniemy od małego. Wracamy do tych większych naszych borowików. Czyli tu jest wszamany. Tu jest taki ładny. I tu jest kolejny. I ceglaczek. Chyba ceglaczek. Jest, mamy cztery. I szukamy dalej. Kolejny ceglaczek, którego przytulimy. Prawdziwy borowik, czyli ceglastopory. Ceglaczek. Jak ja lubię taką deszczową pogodę. Jak jeszcze rosną i dopisują prawuski, które zbieramy. Coś pięknego. Coś pięknego, drodzy widzowie. To co mamy?
maślaczek. Maślaczek. Podgrzybek. Czyli dwa maślaczki i podgrzybek. Pada, pada. A my śmigamy dalej. Nie zważając na pogodę, idziemy dalej, zbierając borowiki. I znów dwa maślaczki. Tu kolejny maślaczek oraz podgrzybek, ale zgniły, widać już, to tylko przytulimy dwa. Cztery, pięć, sześć maślaczków. W maślaczkach też nie pogardzimy borowikiem, którego tak dzisiaj zbieramy. Podgrzybki zostawimy. Doładujemy już borowikami do końca koszyk, tak żeby był prawie szczupkiem, i będziemy kończyć. Ale jeszcze długa droga przed nami, więc dalej śmigamy w tą deszczową pogodę ku leśnej przygodzie. Taka gratka, nie zdarza się co dzień. Powalone drzewa, choinka. Przejdziemy, pochodzimy tutaj. Tu już jest trochę inaczej niż tu co ostatnio. No ale zobaczymy, czy tu czasami nic fajnego nie rośnie. I tak mamy spacer po lesie, więc tu czy tu nie robi różnicy. Koszyk pomału się napełnia. I jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Dobrze. Jak mówię, przy drodze i na drodze. Drodzy Państwo, przy drodze i na drodze w dniu dzisiejszym w tym lesie. Myślę, drodzy widzowie, że pora teraz wrócić. Przejdziemy znów kotło powalonego drzewa, ale teraz wracam się. Wracam się mniej więcej w kierunku, w którym przyszłem. Wpadłem do lasu, więc muszę się cofnąć, bo cały czas idę przed siebie, a później bym z pełnym koszykiem długo wracał. Więc najlepiej teraz cofać się trochę wyżej, innym miejscem, ale w tym samym lesie, tylko cofamy się, tak aby już po drodze do domu dozbierać grzybki i mieć mniej noszenia tego kosza, który trochę waży. Trochę waży ten kosz. Więc wracamy się i pomału będziemy napełniać kosz, tak aby był pełen. I niedługo będziemy kończyć. I mamy pięknego, prawdopodobnie ceglaczka albo podgrzybka. Ale to chyba jest cegla z topory, borowik, którego przytulenie jednak podgrzybek. Podgrzybek. Tylko zobaczymy, czy zdrowy. Zdrowy jest. Zdrowy, piękny grubasek. Do koszyka. Idziemy dalej. Piękny prawusek.
nie inaczej. Zobaczcie, jakie ładne maślaki. W końcu po tych maślaczkach borowik. Jeden oraz drugi. Dwa borowiki. Zobaczcie sami. Tu mamy. Cyglaczki. Dwa borowiki, cegla z toporem. Ale grzybki dopisały, drodzy Państwo, grzybki, a my pomału się cofamy, tak napełnię jeszcze kosz, żeby był tak fajnie mniej więcej i niedługo będziemy kończyć, więc wracamy, nie inaczej. Czyżby tylko jeden? Czyżby tylko jeden? Kolejne maślaczki. Więc przytulimy i widzę podgrzybka, czyli upychamy dziurki. Tu widzę kozak, nas nie interesuje, a tu podgrzybek. Tylko ciekawe, czy zdrowy. Zdrowy. Ok, idziemy dalej. Tutaj jest taki las, nie taki gęsty, widzicie duże odstępy od siebie drzew, no ale jak na razie tu nic nie widzę, przynajmniej żadnego prawuska nie spotkałem, ale przejdziemy kawałek tędy. I niedługo będziemy kończyć. Nic. Czym bliżej wyjścia z lasu, tym bardziej przebrane to poprzewracane grzyby, pocięte. Tu jest podgrzybek. Przytulimy. Ale chyba będzie robaczywy. Ale musimy sprawdzić.
zdrowy. To go przytulimy. I tak mówię, czym bliżej wyjścia, tym grzyby bardziej przebrane, ale trafiają się jeszcze tak jak tutaj przy drodze. Przy drodze, koło drogi. I tak dzisiaj znajduję prawuski. Sztuka tutaj jest taki nieukształtowany, ale go zostawię. I tylko jednego, którego tu widzę. Tylko tu był ceglaczek. Tylko jednego, którego tu widzę w ten deszczowy dzionek. Ale nie widzę, nie widzę. Nie widzę. Wszystko się szkli. Deszcz pada. Ale grzyby dopisały. Tylko mówię, trzeba iść dalej, trafić miejsce tam, gdzie ludzie nie chodzą, a nie tak blisko drogi. To jest maślak? Czyżby? Nie, to nie maślak. Pójdziemy trochę tędy. Może tu jakiś będzie prawusek. Tu jest ceglaczek. Cegra stopory, borowik. Zobaczcie, jaki ładny. I tu drugiego widzę już. Już widzę drugiego ceglaczka. Ceglaczki przytulimy. Czyli nie ma co marudzić. Drodzy widzowie, cięcie i ceglaczek jest. I drugi. Więc dwie sztuki, nabijemy dwa i przejdziemy jeszcze trochę tędy. Może jakiegoś jeszcze borowika trafimy. Się trochę zrobiło stromo, gęsto, tak żeby orła nie wywinąć, bo jest ślisko. Tu co mamy? To nie to, to nie to. To nie to, więc schodzimy na dół, pomalutku, powolutku, idąc do wyjścia z lasu. I wiecie gdzie. Więc praktycznie wychodzimy i idziemy do domu. No ale wiecie, sztuka to sztuka. Jedziemy tędy. I ta droga ze tym jakby to strumykiem płynącym przez leśną drogę, kolejną leśną, doprowadzi nas do wyjścia z lasu. I tam zrobię jakieś zakończenie. I mniej więcej tak to wyglądało. Więc idziemy sobie prawo, lewo. Co mamy? Nie. Nie, gołąbek. Gołąbków nie zbieramy. Przynajmniej ja dzisiaj. A tu co mamy? To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Nic z tych rzeczy, drodzy Państwo. Nic z tych rzeczy. Więc przejdziemy troszkę lasem.
Może jeszcze coś trafimy. Więc drodzy Państwo, usiądę na chwilę. No fajnie sobie usiadłem. No fajnie sobie usiadłem. Dobra, usiądę sobie na chwilę, ale tutaj, bo to jednak nie wytrzymało mojego ciężaru. O, nawet kozaczek się trafił. Nawet kozaczek się trafił, którego przytulimy. Ok. Więc drodzy Państwo, mniej więcej wygląda to tak, jak pokazałem na filmie, 122 borowiki. Parę maślaczków, cegla stopore, kozaczki czerwone, parę kurek i tak to mniej więcej wygląda. Więc pora jechać do domu, grzyby obchnę, żona będzie zadowolona, nie będzie musiała przy grzybach robić. Te ostatnio rozdałem za darmo dziewczynom, czyli Joli, którą pozdrawiam, i Anię. Więc teraz to sprzedam, a mam już kupca. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. I pamiętajcie, drodzy widzowie, tak aby oglądać moje filmy na bieżąco, prosiłbym o subskrypcję kanału, dzwoneczek, powiadomienie. Będziecie śledzić na bieżąco moje filmy z lasu. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego grzybobrania. Akurat słonko wstało, jak wracam do domu po tej deszczowej przygodzie. Więc do następnego. Jedziemy na Kielce. Cześć.